Cześć, czołem kluski z rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, polską historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam gościa, którego być może już znacie, jeśli słuchaliście odcinków mojej miniserii Rozmowy z Polakami. Zaprosiłam moją mamę, która jest położną, od wielu lat pracuje jako położna i zawsze chciałam nagrać odcinek o ciąży, porodzie, opiece nad noworodkiem, bo to jest temat. Bardzo ważny dla wielu osób. Prawda jest taka, że większość z Was uczy się polskiego dla partnerów, dla partnerów z Polski. I często moi studenci informują mnie, że będą mieć dziecko. I wtedy potrzebują właśnie takich słów słownictwa dotyczącego symptomów ciąży, porodu itd. Ten odcinek może być dla Ciebie dobrym treningiem słuchania z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że moja mama nie jest przyzwyczajona do udzielania wywiadów, więc mówi bardzo naturalnie, ma naturalne tempo, zmienia tembr głosu, więc może to być trochę trudne. Też dlatego to jest dobre ćwiczenie, bo temat jest trudny, temat jest no, nietypowy. Niektórzy rozmawiają na ten temat często, kiedy mają małe dzieci albo są w ciąży, inni praktycznie nigdy. Ponieważ to jest taki trudny i specyficzny temat, to polecam Wam słuchanie tego z transkrypcją. Transkrypcję znajdziecie na mojej stronie pierwszym tygodniu po opublikowaniu odcinka. Na stronie znajdują się też transkrypcje innych odcinków, praktycznie wszystkich odcinków, które do tej pory nagrałam i wiem od studentów, od innych słuchaczy, że czytanie i słuchanie jednocześnie bardzo im pomaga. Zanim zaczniecie słuchać tego odcinka, to muszę Was też ostrzec, że jest tam trochę moich sucharów, czyli takich suchych żartów. Próbowałam być zabawna, żeby ten odcinek nie był aż taki ciężki i specyficzny i specjalistyczny. I moja mama nie zawsze traktowała moje żarty jako żarty. Ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić podczas słuchania tego odcinka, bo nie jest tylko o technicznych rzeczach. Jest też trochę o Polsce i o specyfice bycia w ciąży i urodzenia dziecka. W Polsce i w polskiej kulturze. No dobra, koniec tego wstępu. Miłego słuchania. Zobaczymy, zobaczymy. W dzisiejszym odcinku jest z nami moja mama, Jolanta Lipiec, która jest położną, a konkretnie położną środowiskową. Mamo, po pierwsze, czym jest, kim jest położna środowiskowa? Czym się zajmuje? Położna środowiskowa, czyli tak jak ja, zajmuję się po, położnicą i noworodkiem po wyjściu ze szpitala do sześciu tygodni. A co znaczy położnica? Położnica to jest kobieta, która urodziła dziecko i jest w trakcie połogu. Dobra, ale wcześniej, wcześniej pracowałaś... Yy... W szpitalu, prawda? Na, na trakcie porodowym? Tak. tak. Dokładnie. Byłam położną, e, na trakcie, pracującą na trakcie porodowym, tak. I czym zajmuje się taka położna, właśnie, która pracuje w szpitalu? Położna przyjmuje pacjentkę do porodu, e, później e, dba o to, żeby zapewnić jej e, jakieś lokum, miejsce. W którym będzie sprawdzany stan matki i stan dziecka, czyli płodu. Czyli ona dostaje łóżko na jakiejś sali? Tak, tak, tak. Mhm. Okej, okay, a czy w Polsce jest typowe, że kobieta jest sama na sali porodowej? Czy są też inne kobiety, które, które są w trakcie porodu? Nie, u nas nie ma, bardzo mało jest pojedynczych sal porodowych, aczkolwiek są, są. Ale ogólnie to jest tak, 3-4 łóżka przedzielone ścianami, w związku z tym, że matek rodzących jest więcej niż położnych, pracujących na dyżurze, a one muszą dbać o wszystkie rodzące, więc muszą mieć dostęp do nich. No, dlatego preferuję porody z. Umówioną położną. Jest ona, no, jest w sumie takim przyjacielem w trakcie porodu. Dba o matkę i zajmuje się tylko nią w każdej chwili i stara się pocieszać ją, przytulać, masować. W sumie, no, no. Trzyma za rękę. Trzyma za oczywiście, ale też dba o to, żeby poród postępował prawidłowo. Żeby się nic nie działo z, z mamy organizmem, ale i dziecka. Czyli to jest też różnica między taką właśnie położną a dulą, tak? Jak rozmawiałyśmy wcześniej, że dula to jest raczej osoba, która wspiera, też masuje, trzyma tak. za rękę, ale nie może kontrolować y y y Tak, nie może kontrolować y postępu porodu. Znaczy, one się znają, oczywiście znają się na, na postępie porodu, ale ale to położna bardziej ma możliwość wglądu w to, czy poród postępuje, czy tętno dziecka jest prawidłowe, czy trzeba częściej podłączyć pod KDG, czy, czy zostawić mamy trochę swobody, czy, czy mamy układać w różnych pozycjach, a pozycje są bardzo dobre, bo przyspieszają poród, ruch, czy, czy, czy worki sako, czy, czy masowanie kręgosłupa, czy różne nawet... Klęczenie jest bardzo wygodnym, wygodną pozycją dla położnicy. Mm -hmm. Nie położnicy, przepraszam, matki rodzącej. Matki rodzącej. <grydzi> Kobiety rodzącej. <grydzi> czyli, czyli położna jest lepsza niż ojciec dziecka. No tak, no. Ojcu dziecka mam nadzieję, że mama ufa. <grydzi> Ach, jak nie jest ojcem z przypadku. <grydzi> A, 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 no, a położna ufa jej za to, że ma doświadczenie. Na pewno y, dużo więcej ufa, bo, bo w każdej chwili taka kobieta, ojciec jak zobaczy krew, wydaje mu się, że coś się złego dzieje. A, a, a położna no, ma to doświadczenie, że potrafi rozróżnić takie różne stany, które są w trakcie porodu. Mm. No dobra, to już zaczęłyśmy już rozmawiać o, o porodzie, ale wróćmy jeszcze do początku. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o samej ciąży, bo tutaj możemy mieć dużo ciekawego słownictwa. Po pierwsze, jakie są pierwsze objawy, symptomy ciąży? Myślę, że, że większość to jest po prostu brak miesiączki. Brak kolejnej miesiączki mamy źle się czują, czują nudności, czasami wymioty do tego dochodzą, obrzęk piersi, no ja wiem, no, no te nudności chyba też. Nudności, nudność. czyli niedobrze się kobiecie niedobrze, robi, tak? tak? Tak, tak. I często są też wymioty i... Tak, mhm. tak, tak, dokładnie. No i wtedy, kiedy jest brak miesiączki, zaczynają się te dodatkowe objawy, robią albo test ciążowy, żeby sprawdzić, albo po prostu idą do ginekologa. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze tylko wspomnę, powiedziałaś brak miesiączki. Miesiączka po polsku ma też inne synonimy Możemy powiedzieć menstruacja i możemy powiedzieć okres, tak? Tak, tak. Lekarze tak. to pewnie częściej mówią miesiączka niż. Tak, tak. Inne słowa. W, w, w położnictwie to miesiączka. Tak, bo między znajomymi wydaje mi się, że słowo okres bardziej. Między kobietami bardziej okres. Menstruacja to już takie bardziej pisemne, może, a u nas to po prostu miesiączka. Miesiączka. No dobra, jak się zmienia ciało kobiety w czasie ciąży? Po prostu w związku ze zmianą hormonów, to tak jak mówiłam, obrzęki, zatrzymywanie wody, obrzęki, wychodzą, bardzo ciekawe jest to właśnie, że w trakcie ciąży, kiedy organizm kobiety jest przeciążony dodatkową istotką, czyli dzieckiem, czyli dzieckiem, tak, Wychodzą właśnie takie choroby u matek, to znaczy na przykład. Cukrzyca ciążowa, Tak, wady serca, na przykład. Czy delikatne zmiany takie, które nawet w trakcie tych iluś tam lat mama. Kobieta nie wiedziała o tym, że coś takiego ma. Czy, czy jakieś tam problemy z nerkami, cukrzyca, choroby serca? I one wychodzą, dlatego że organizm jest zmęczony, przeciążony. Przeciążony przeciążą. ciążą. A tak, to tylko tak. czasami. Ale to co są bardzo, bardzo, bardzo rzadko, ale no. Cukrzyca teraz jest bardzo, bardzo często badana, i teraz jest taka tak jakby moda w Polsce, że trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby cukrzycy nie było. No a z tym. Czyli nie można jeść czekolady. Tak, z tym się wiąże oczywiście dieta cukrzycowa, która jest bardzo dobra dla matki, dla, dla ciężarnej, i później dla położnicy, bo ona już ją dalej kontynuuje. I, I ja uważam, że to jest fajne, kiedy mama w ciąży dba o to, że co je, to tak jakby dawała swojemu dziecku. Więc każdy produkt zastanowi się dwa razy, czy, czy weźmie gorszy, czy lepszy, czy tak jakby dawała dziecku. No i jeszcze wychodzi. Czyli, jakbym, czyli frytkami raczej takiego dziecka, dziecka w brzuchu nie karmić. Nie karmić, mimo że są zachcianki. No. Ale rzadkiewką można. Można, bananami i jabłkami <laughs> I jeszcze wychodzi zmiana położenia kręgosłupa. Kiedy ciąża rośnie, brzuch coraz większy ciągnie do przodu, więc kręgosłup bardzo już boli. Od, boli. Tak, tak. Zmienia się kręgosłup już od połowy ciąży. To ma, mamusi narzekają właśnie, że, że. Kobiety narzekają, przepraszam. Że, że boli ich kręgosłup i wcale się nie dziwię, bo naprawdę boli. Przesz... Jak już mówisz o diecie i o tym, że kobiety w ciąży um, dbają o tę dietę, o to, co dają swojemu najpierw płodowi dziecku, czy w Polsce dużo kobiet pije alkohol w ciąży albo pali papierosy z Twojego doświadczenia? Nie, nie, aczkolwiek tak, tak wie, znam te przypadki, kiedy palą w ciąży i, i, i później po. po... W połogu też, też, chociaż umiarkowanie, ale nie rzucają całkiem nałogu. Alkohol bardzo rzadko. No, by, by, był taki okres, że, że kieliszek wina wpływa na polepszenie budowy krwi, co jest bardzo y, nie, głupie, głupie, no, nieprawdziwe, głupie tak? nieprawdziwe, bo. Bo to nie jest prawdziwe i, i szkodzi dziecku. Czyli nawet kieliszek wina. Wina nie, nie, nie powinien być, nie powinien być. Żaden alkohol. Ale... To takie, jak, jakby po prostu. Czyli truciznę. wydaje mi się, że to jest zmiana w Polsce, bo wydaje mi się, że jeszcze w czasach, na przykład kiedy, kiedy ja się urodziłam, czy wcześniej, to kobiety czasem piwo piły. Tak, 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 tak. Tak. Się. Bo wiem, że czytałam gdzieś, że jeszcze wiem, na początku XX wieku, czy nawet w XIX, to kobietom w ciąży się zalecało piwo, albo kobietom, które karmiły piersią, na lepszy pokarm, albo żeby jak, zamiast wody. Nie? Bo tu jest wielka, wielka pomyłka, bo y, mówi się, że y, piwo karmelowe, a tu chodzi o femitykę, który ma w sobie pochodne chmielu, który powoduje zwiększenie pokarmu. Mm -hmm. A co to jest? Femi? Femitika to jest taka substancja? odżywka, substancja, którą się tam na wodę albo na mleko wymiesza, coś w rodzaju kakałka, ale troszeczkę zwiększa rzeczywiście ilość pokarmu. Na bazie chmielu, ale to nie ma nic, ale to wspólnego, nic z wspólnego z, z żadnym piwem, tak? A widzisz, to może dlatego, ale dlatego to... cieszę się, że teraz kobiety w Polsce są bardziej świadome i nie robią takich głupot. No, to, no są kobiety, które po prostu nie, nie spodziewały się tej ciąży, nie chciały tej ciąży i, i to jest taka demonstracja może bym powiedziała, że, że ja tego nie chcę i będę sobie żyła dalej jak sobie żyłam, a było no to niech, niech sobie będzie, ale ale To dziecko, ale, ale no, no robią krzywdę sobie i mhm. dziecko. Mówi się też, nie wiem, czy to jest, to jest prawda, że w Polsce trzeba zarejestrować ciążę. Każda ciąża. Jest y jakiś rejestr ciąż, które sprawdzają, czy ktoś nie usunął ciąży i tak dalej, no bo tego kobiety się boją, mówi się o tym w mediach. Nie ma tak. Nie ma, tego nie rejestru ma, tak, ciąż. Y nie ma takiego rejestru ciąż. Rejestr ciąż jest sąsiedzki. Aha, że sąsiedzi patrzą, że ta w ciąży, nagle nie w ciąży. nie w ciąży, tak, to jest bardziej to, a, a, aczkolwiek troszeczkę jest taki, taki rygor, żeby te ciąże y, sprawdzać, ale przychodzą y, kobiety w ciąży do porodu bez karty ciąży i one są normalnie przyjmowane, aczkolwiek tam mają kilka uwag, bo nie ma żadnych badań, nie ma nic w ciąży, ale y, są normalnie przyjmowane bez żadnych grupów, czy, czy, czy dodatkowych y, kosztów. A... Ewentualnie z komentarzem i spojrzeniem. Yy, ta, dokładnie, tak, tak, dokładnie. Ale... ale dlaczego nie mają karty ciąży? Bo nie chodziły do, do lekarza w czasie ciąży? Nie wiem, nie wiem. Trudno mi to powiedzieć z różnych, z różnych powodów, ale Coś chodzi i, i starają się chodzić przed 10 tygodniem, żeby już założyć kartę ciąży, bo jest to związane z dodatkowym e, e, tysiącem złotych za. E, urodzenie dziecka? Nie, nie, nie. Za e, utrzymanie ciąży pod kontrolą lekarza. I za to państwo płaci tysiąc. Tak, tak, z tym, że to tam to rzadko tak kto, No, to, to są takie dodatkowe pieniądze i to trzeba mieć odpowiednie dochody, żeby to dostać. Niskie dochody oczywiście. Mhm. Ale A nie dla ale każdego jest. jest. No, ale jest. A świadoma matka zawsze wie, że musi pójść mhm. na kontrolę. Ale kontrole lekarskie ciężarnej są darmowe w Polsce, tak? Tak, dokładnie, kontrolę z tym, że jest tak jakby mniej lekarzy, co, co, co dla mnie to, to troszeczkę nie, nie, nie wiem co się dzieje, bo studentów medycyny jest mnóstwo, a lekarzy jest mało. Ale lekarzy tylko tych um, położników? Ginekolog? Nie, ogólnie, ale i ginekologów też jest mało, więc kolejki są duże na Fundusz Zdrowia. I niektóre mamy ciężarne, których stać chodzą prywatnie. Wolą, wolą mieć taki komfort, lekarz e, ciężarna e, bliższy niż, niż jakiś tam państwowy, e, następna i następna, tylko taki właśnie kontakt e, przyjacielski i wtedy z takim lekarzem łatwiej można się porozumieć w sprawie porodu, on e, no, dba o tą ciążę, Myślę, że bardziej, bardziej prywatnie i dlatego no mamy tak. ma, y, ciężarne, y, często wybierają, często tak? wybierają prywatne y, wizyty. Aczkolwiek y, nie, nie, nie mamy i przecież normalną służbę zdrowia y, dla ciężarnych. Mhm, Dobra, A jakie badania można zrobić na Fundusz Zdrowia? Na Fundusz Zdrowia możemy zrobić y, no, wizytę lekarską. Mm -hmm. e, wizytę w szkole rodzenia na przykład po 28 tygodniu, Aha, czyli i, i ojciec dziecka i i, i mama. Może... Tak, tak. Tak może brać udział. W, niekoniecznie, bo niektóre ciężarne właśnie boją się, że tam jest intensywne ćwiczenie, że, że one sobie nie poradzą, że a tam jest naprawdę świetnie, bo nie tylko są ćwiczenia. Ćwiczenia to jest Wtedy, kiedy zaświadczenie ciężarna dostaje od lekarza, że może ćwiczyć. A jeżeli nie może ćwiczyć, to chodzi i słucha. Słucha na przykład, jak przebiega poród, kiedy, jakie fazy są w porodzie, jak opiekować się noworodkiem, są spotkania z neonatologami, czyli lekarzami od dzieci, od noworodków, no, kąpiel noworodka, przygotowania, co przygotować do porodu, jakby wyprawka noworodka. Mhm. Także no, to jest bardzo, bardzo fajne uważam. I są też prywatne szkoły rodzenia, kiedy mhm. no, no, tą położną już e, prowadzącą szkołę rodzenia najczęściej jest położna pracująca na e, sali porodowej, więc to jest już od początku kontakt z położną y, poprzez poród, poprzez nawet i odwiedziny w środowisku. Mhm. A czy słyszałaś o jakichś szkołach rodzenia, które są prowadzone po angielsku? U nas pewnie w Zamościu to niczego takiego nie ma. W Zamościu nie ma. Nie ma. Za, nie mało, mało, nie, za mało obcokrajowców. Nie, 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 nie. No, to znaczy. Ale jest dużo też na przykład teraz Ukraińców. Nie wiem czy w Zamościu jest dużo e, ukraińców osób z Ukrainy. Hmm, powiem, że, że m, miałam dwa, dwa noworodki na początku wojny. Z Ukrainy, a teraz już nie ma. Także tak jak. Wyjechali z za Wyjechali pewnie. albo po prostu nie ma tutaj rodzących. Albo wyjechali gdzieś w głąb polski. Pewnie w Warszawie znaj znajdzie się taka szkoła rodzenia po angielsku. Myślę, że coś takiego. Na pewno. Tak. Tam, gdzie jest ośrodek, więcej, tak. więcej osób. Ale myślę, że to jest ważne też. Y Albo żeby nauczyć się tego słownictwa, bo to chcesz, jako przyszła matka, chcesz wszystko dokładnie rozumieć, też w trakcie porodu, prawda? Chcesz mieć dobrą komunikację i z lekarzem, i z położną, i w ogóle, kiedy rodzisz w obcym kraju, no to jest dodatkowy stres, a to jest już też bardzo stresująca sytuacja, nie? Tak, tak Nie powiedzmy. zawsze można mieć tłumacza. Czasami trzeba zostać tylko z położną, czy tylko z lekarzem i trzeba się z nim dogadać. Z lekarzami prędzej, bo oni. Chociaż się położne znają angielski, pewnie. Teraz, pewnie tak, teraz, te, młodsze położne. te młodsze to naprawdę są takie przebojowe, także. <laughs> no tak, po studiach to coś tam pewnie znają. Wśród moich uczniów, czy osób, które pewnie słuchają, znajdą się na pewno tacy które będą ojcami, ich żony będą w ciąży, być może mają żony z Polski. Jak ojciec dziecka może wspierać kobietę w ciąży, albo jak powinien wspierać swoją ciężarną, swoją kobietę. Tak. Ojciec dziecka jest bardzo ważnym yy, w ciąży. Ta, nie, nie tylko w ogóle ważny, ale też w ciąży ważny. No trzeba zrozumieć kobietę, że zmiany hormonalne powodują jej y, ro, y, 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 takie nastawienie emocjonalne inne, że, że częściej płacze, że się denerwuje, że przemyśla o tym wszystkim, y, że, że boi się samego porodu. Więc ojciec dziecka powinien, y, myślę, że nawet i codziennie zapytać, czy ci pomóc czy ci w czymś pomóc, czy, czy chciałabyś o czymś porozmawiać, po prostu, żeby był, żeby był cierpliwy i w sumie taka kobieta tak ufa męż swoje, swojemu mężczyźnie, że każdą chwilę z rozwoju ciąży mu zakomunikuje choćby, choćby ruchy płodu, czy, czy wizyty u. Kopie. Kopię, mm -hmm. <laughs> czy wizyty u ginekologa, mogliby razem chodzić, czy USG, ale naprawdę samo to, że w domu będzie się nie opiekować. Dobra rozmowa, to, czy komunikatywność, to jest po prostu połowa sukcesu, więc mm -hmm. znam takich ojców, który, którzy są bardziej w, w połogu, czy. czy y Niż matki same, więc trochę przesadzają z dru w drugą stronę, że, że, że no jak przychodzę, to traktują mnie czasami jak obca przyszła, nie wolno dziecka pokazać, bo, bo, bo ktoś z zewnątrz. No trochę przesadzają, ale myślę, że każdy dobry mąż, ojciec dziecka czy partner powinien dbać o swoją kobietę, której jest naprawdę ciężko wciąż. To nie jest tylko ten stan błogosławiony, kiedy wszystko jest piękne, tak, ale też jest dużo, tak, dużo trudnych momentów. Czy w Polsce mówi się jesteśmy w ciąży? Czy tak mówią ojcowie? To, tak, tak bardziej te, te, te środowiska już takie bardziej wykształcone, takie, które jest w partnerstwie w takim. A, że jest, jest inny model równo równouprawnienie uh, wtedy właśnie ja to słyszę nawet od mojego krześniaga. Ja tak usłyszałam, że, że jesteśmy w ciąży, więc czy będziemy mieli dziecko? no będziemy mieli dziecko, to tak, to językowo jest poprawnie, albo oboje ale to jest radość jego, także to, to, to tak czuję, że... to że... on czuje się tą częścią ciąży, w ciąży tak? No, tak nie jest tylko tego... dokładnie a nie a nie tylko jednej osoby. Więc tu jest super, a ale są To takie... pewnie on też czuje bóle porodowe. I kop, jak kopie, to kopie oboje. O, my tylko nie przytył tak. A nie Co przytył. To... Skąd u niego brzuch? No wciąż jesteśmy. <noise> Dokładnie. Oboje. <noise> no tak. A czy w Polsce organizuje się takie imprezy? No bo. Bardzo Polacy czerpią z tej kultury amerykańskiej, prawda? I w Ameryce są takie imprezy, jak wyjawianie płci dziecka albo coś, co nazywa się baby shower, co po polsku przetłumaczymy, no nie da się przetłumaczyć, ale jak przetłumaczysz, to to jest prysznic dla dziecka. Ale nie chodzi o prysznic w sensie wodę, tylko zasypywanie prezentami dziecka. I to jest tak, że spotyka się głównie kobiety z rodziny, dają prezenty tej matce i okazują wsparcie. Czy jest coś takiego w Polsce? Mm, bardzo możliwe, że jest, ale w, w naszym regionie raczej nie. Raczej nie. E, wsparcie ogólnie tak. E, prezenty pojedynczo tak. Ale nie ma takich, no, no ja tak ma, bardzo mało Słyszałaś słyszałam o, o tym właśnie, takich imprezach typu... Wyjawianie płci. E, Wyjawianie płci. Nie, nie, nie. Nie. To czy się komunikuje na normalnych, tak. w normalnych relacjach, tak, komunikatach? Tak. Mhm. A, a propos prezentów, czy, nie, czy rzeczy, które potrzebuje kobieta w ciąży, które potrzebuje rodzina z nowym dzieckiem, z noworodkiem? Co musimy sobie przygotować przed porodem? Na co jeszcze będzie czas po porodzie? I co musimy wziąć do szpitala? Do porodu. No w trakcie ciąży wiadomo, że kobieta y, musi dbać o to, żeby mieć odpowiedni strój, wygodny, bawełniany, prze, y, przepuszczający, to tak w ciąży. A później przygotujemy się do, do, y, do porodu, myślę, że już koło 36 tygodnia można śmiało już pakować y, tak zwaną torbę do, do szpitala. Mhm. Czyli... I co w tej torbie? Mama powinna mieć przede wszystkim plastikowe klapki, żeby można było wyjść pod prysznic w klapkach. Mhm. Koszule albo bluzki rozpinane, żeby można było karmić. I to nie jedną, tylko dwie, bo zanim przywiezie rodzina następną, czystą, to, to ze dwie powinna co najmniej mieć. To ile kobieta po porodzie jest w szpitalu w Polsce? Różnie. Jeżeli poród był szybki i nic się nie dzieje, to nawet i trzy doby. To, ty, to mówisz tylko, a w wielu krajach po jednym dniu wychodzisz. A u no, nas trzech naturalnie. Tak, o trzech. Teraz no. starają się jak najwcześniej, ale, ale dochodzi jeszcze obserwacja noworodka, czy nie ma tam żółtaczki, czy dzisiaj. bardziej chodzi o, o noworodka, czyli ten przedłużający się czas pobytu w szpitalu e, związany jest z obserwacją noworodka. No, jeszcze wróćmy do tych. Mm, Torby. Tak, koszule, ręczniki, kładki do biustonosza, bo pokarm leci samoistnie, więc przemaka prze koszula. Ma mieć z sobą też picie, mimo że tam dostanie i posiłek, i wodę, ale jest tej wody potrzeba dużo więcej. A to jedzenie w szpitalu? Wysta wystarczy. Wystarczające, wystarczające chyba, że, że, że ktoś coś nie lubi, No, ale ta woda właśnie, szczoteczka, pasta, grzebień, no, płyn do jakiejś higieny intymnej, to tak wstępnie dla mamy. A dla dziecka? A dla dziecka to w sumie to wszystko zapewnia szpital. Bo taka jest zasada, że szpital zapewnia po urodzeniu. Ale... Czyli jakieś ubranko, pierwsze pampersy, Można, pieluchy, to... można. Tak, jak najbardziej. Pampersy najmniejsze, kosmetyki, ubranko, kaftanik, koszulka, chociaż tam jest bardzo ciepło zawsze na... na, na na oddziale położniczym, więc nie ma potrzeby tak przegrzewać dzieci, ale czy czapeczkę, bo, no bo w sumie mamy chcą mieć swoje, czy nawet ten rożek, w który dziecko, jest wygodniej po prostu wziąć dziecko niż, niż takie bez, bez niczego. Aha, że to jest rożek, to jest jakby taki kocyk, w który zawijasz, czy taka kołderka? Czy... Kołderka bardziej, nie kocyk teraz. Mhm. No. Mhm. I wtedy taki bierzesz takie burito. I, i, zamiast i, dziecka. Tak, i jest bezpieczniej. I myślę, że, że na początek jest bez. Później oczywiście bez. bez tego. A jakieś muszę... skarpetki, rękawiczki, szalik, Mogą dżabkę. być y, skarpetki. Kalesony. Tak, ale Ten Raj stopy. Ta płaszcz. Gol. Mogą być jeszcze rękawiczki, bo często dzieci mają dłuższe paznokcie. I się jak drapią. się rodzą się z paznokciami. Ta, i, długi. I nie drapią tam kobiety od środka? Nie, bo są tak miękkie, że później dopiero na powietrze one twarnieją, więc A. można założyć rękawiczki. Czy jak dziecko się rodzi, to ma takie pomarszczone palce jak po basenie? Często, często. Mówi się, że to jest po terminie dziecko, że prze, przenoszone, ale to nie, nie jest prawda. Po prostu w zależności od ilo, ilości wód. A, a dlaczego, jak dziecko się rodzi, to jest takie brzydkie? <laughs> no bo prawdę mówiąc, większość noworodków jest brzydkich. No. To ty wejdź przez kanał Rodny i bądź piękna. Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie zdarzy. Jest wybuchnięte jest w mazi. No ma tę większą główkę. No i przeszło naprawdę traumę, której my nie potrafimy sobie wyobrazić. No, no tak, jak ci się głowa z, ten, tak, zwęża. Kości, kości się z, nakładają jedne na drugie, więc ja mm. może być no piękne, piękne. Ale jest najpiękniejsze na świecie. A jakie rzeczy trzeba kupić y, do domu dla dziecka? To do jest domu, dużo tak. chyba. Nie? Bardzo. Zaczynamy od wózka, łóżeczka. Ale, ale wózek to kupił teściowie. Niekoniecznie. Y, na przykład mamy nie chcą, żeby ktoś im wybierał lepiej, żeby teściowie dali pieniądze. Więc wózek, łóżeczko, wanienka, przewijak, kącik, taka komoda teraz jest modna dla noworodka, na której, w której schowane są ubranka, pieluchy, kosmetyki, no, wszystko ma być pod ręką do przewijania, no, no i bardzo dużo pieluch. Bardzo dużo pieluch. A bardzo... czy znasz osoby, które wybierają te takie pieluchy wielorazowe? Nie, nie, znam. nie znasz nikogo. u nas nie, nie. Pampersy. pampersy. Pampersy wielorazowe, takie do prania. No może jakieś sporadyczne przypadki, ale to... To, to, to... na ja robota no. z tym z praniem tego, nie? Nie, no, no jest... Tak było, jak ty, jak Kiedyś... ty mnie, mnie miałaś, to no. były tylko te tetrowe. Tak, tylko nie były jednorazowych, może A tam właśnie. jakieś początki. Nie stać mnie było na, 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 A na może bodas. już były, ale jeszcze były bardzo drogie. drogie tak. Ale teraz to wygodniej. No, kosmetyki, mhm. wody, sól, mor, sól fizjologiczną. Dlaczego to? Nie lubię morskiej. Do przemywania oczka, do zakraplania. do noska. oczy? Ale taka jednorazowa dla noworodków. U. Sól fizjologiczna. To się. To nie jest słone. Nie, nie, to nie jest słone. Do przemywania oczu, do zakraplania do noska. E, do e, surfy gaziki, oktenisept, który potrzebny jest do pielęgnacji. Właściwie to e, gaziki. Gazikami prze, prze, wy, wycieramy kikut pępowinowy, e, który stopniowo się e, odrywa i wy, jest taka wydzielina, którą trzeba zawsze wyczeć, żeby było sucho. A czyli to jest to miejsce, gdzie potem będzie pępek? Dokładnie to. Albo to jest pępowina. Pępowina łączy dziecko z matką. Dokładnie to. Mm -hmm. I, I octenisept jest takim środkiem, którego, który trzeba mieć. Mm -hmm. Odkażający, go. tak, ale e, nie używamy go na co dzień. Więc jeżeli coś się dzieje, czy na przykład e, zaczerwieni się ten pępek, albo wydzieli na jakaś ropna, no to wtedy e, stosujemy octenisept, a, a tak to przemywamy wodą przygotowaną najczęściej. No widzisz? Ja to zawsze, jak myślę, przygotowuję jakieś materiały z tego tematu dla studentów, to ja zawsze myślę grzechotka albo gryzak. A to jeszcze czasu trzeba. przytulanka, karuzela na dłóżeczko. A to widzisz, to jakieś bardziej gaziki, pieluszki. Tak, tak. Kosmetyki tak. do pielęgnacji noworodków, baciki do przemywania. Na przykład mamy. Wygodnie jest, bardzo jest wygodnie używać chusteczek jednorazowych, ale nie na wszystkie dzieci, na przykład na niektóre dzieci reagują alergicznie. Więc dobrym sposobem jest woda przygotowana w miseczce, gaziczek albo waciczek taki dobrze zbit. No dobra, to takie rzeczy trzeba mieć. Do karmienia piersią pewnie jeszcze jakiś laktatorek jak idzie kobieta gdzieś, to kupują? Laktatory... Y na początku, jak się dziecko rodzi, e, praktycznie e, jest siara i jest jej bardzo malutko, a odruch sania u dziecka jest e, od początku duży. Więc. Czym jest siara? Siara. Ja to, to znam jest siara jako coś takiego. Pierwszy pokarm, pierwszy pokarm, który wytwarza mama, on jest bardzo tłusty, bardzo taki odżywczy i tak dalej. Jest bardzo drogocenny i, i powinien, powinno dziecko dostać, więc, ale jest jej mało. I dopiero około drugiej. Doby, trzeciej, jest nawał pokarmu. Kiedy jest tego pokarmu bardzo dużo, a dziecko tego nie potrzebuje, bo ono jest stabilne, ono powinno je tyle, ile potrzebuje. To może można go sprzedawać. Można, no, być... no, są banki pokarmu, ale nie u nas, tylko w Warszawie. E, i, I wtedy właśnie potrzebny jest laktator, żeby nie ściągać do końca, tylko ulżyć piersi, zawsze ulżyć piersi, a nie ściągać do końca, bo. Jak się ściągnie do końca, sygnał idzie do głowy, żeby wytworzyć więcej mleka. A tam nie chodzi o to, żeby wytworzyć więcej mleka, tylko żeby zadbać o to, żeby nie było stanów zapalnych w piersi. Bo potem trzeba szukać kapusty. Kapusty, oczywiście. Na stany zapalne w piersi, czyli jeżeli pokarm za długo stoi w miejscu i dostają się bakterie i zaczyna się tworzyć stan zapalny, jest obrzęk, zaczerwienienie, bolesność, gorączka. Mhm. Bierzemy. W Polsce jest apap, jak i wszędzie. Nawet i dwa apapy na raz. Apapy to paracetamol. Tak, dokładnie, ale apap. Ja no u nas się nazywa apap. apap. Mhm. Tak. I y, stosujemy tak zwaną kapustę, czyli myjemy dobrze kapustę pod wodą i tłuczamy tłuczkiem, żeby puściła sok. Przekładamy przez piluszkę albo przez jakiś inny materiał i tak sobie trzymamy w tym miejscu. Później myjemy pierś, żeby nie śmierdziała kapustą dziecku, żeby chciało później ssać. te dzieci nie lubią kapusty. Nie lubią ka zapachu kapusty. Hmm. A kiszoną może? <noise> kiszoną nie. <Też> nie. <noise> no i, i myjemy tą pierś i wtedy odciągamy część pokarmu i na taki trochę pustą pierś przystawiamy dziecko. Na, y, y, nam się wydaje, że, że dziecko y, za mało dostanie, a to nieprawda. Ono najlepszym jest wysysaczem właśnie takich y, stanów zapalnych i nic mu się nie dzieje z tym pokarmem, także śmiało można w ten sposób to robić. Ale co ta, ta kapusta daje? Ona tak kapusta y, daje y, łagodzi stan zapalny, hmm. tak jak altacet, jak y, i to naprawdę. Funkcjonuje? Naprawdę funkcjonuje, ale niektórzy mają uczulenie tego prostu, więc nie mogą. Muszą wtedy albo altacet, albo ciepłe okłady, na przykład stoją w wannie, jak mają czas. stojowanie i y, robią sobie gorący prysznic na piersi. Gorący. I wtedy udrażnia się, te, y, udrażnia się ten, y, ten zatkany kanalik. O, to już wyższa szkoła jazdy, to dla profesjonalistów. Eee, nie, nie, dla, nie dla moich ojców anglików no dobrze, dobrze, to teraz jeszcze porozmawiajmy, czy, em, czy w Polsce są jakieś zabobony związane z ciążą, z porodem, z opieką nad noworodkiem, jakieś takie rzeczy no to... zabobony to są takie, takie wierzenia ludowe, które nie mają potwierdzenia żadnego em, medycznego czy naukowego czy to są jakieś przesądy i tak tak, w Polsce y, ciąży y, nie wolno przechodzić przez kable, bo się może powinna za, zawinąć. Nie powinny matki oglądać horrorów, bo się dziecko boi, <śmiech> <śmiech> bo... <śmiech> Coś jeszcze, A no? można dziecku puścić muzykę Chopina, czy będzie takie melancholijne się urodzi? Nie. Można. Dziecko, można, jak najbardziej. Właśnie. Ale lepiej puszczać mu Chopina, czy Beethovena, czy może disco polo. Jak puszczę mu disco polo, to będzie fankiem, fanem disco pola. Nie będzie. Najważniejsze, żeby mama w, te, w tej muzyce Miała regularny oddech, żeby była szczęśliwa, żeby była odpowiednia ilość hormonów tego szczęścia. Wtedy dziecko czuje, że jest w tym szczęśliwe, więc to będzie mu się kojarzyło ze szczęściem. A czy dzieci tańczą w brzuchu? Ta, nie wiem czy tańczą, ale wiem, że się poruszają, że machają łapkami, że nóżkami, że się przekręcają, że piją wody płodowe, że, że macha, y, otwierają oczy, ale przecież tam nic nie widzą. To jak machają, to tańczą. No, i tańczą. No, tańczą, no ale gdzie mają tańczyć, jak tam jest ciasno? Jeszcze miałam Cię zapytać o poród, o cesarskie cięcie, no bo mówiłyśmy sobie, że tutaj. W, w publicznym szpitalu mamy te wieloosobowe sale, ale generalnie jest dobra opieka, prawda? Może być położna, można sobie zatrudnić położną, można sobie wynająć pewnie prywatną, jednoosobową salę w jakimś prywatnym szpitalu, raczej za wszystko, za pieniądze. I że tak, że kobieta tutaj jest ym, po naturalnym porodzie trzy dni w szpitalu, ale na świecie jest trend, że kobiety wybierają cesarskie cięcie, czy to ze strachu czy to z jakichś innych powodów jak jest w Polsce, ja zawsze myślałam że w Polsce kobiety są takie super świadome, że jak urodzi naturalnie, to to jest lepsze dla dziecka, więc mało jest cesarskich cięć, ale myślę, że, że, że ja nie mam racji że się no, mylę. Nie masz racji, tak owszem, jest trend naturalnych porodów i znam pacjentki, które nawet nie wyobrażają sobie, żeby rodziły inaczej Aczkolwiek jest też dużo pacjentek, które boją się o swoje zdrowie, czyli na przykład chorują na coś, mają problemy z budową miednicy, z, z, z wadą wzroku, wadą serca, no czymkolwiek, więc jest to obciążenie, sama ciąża, a, a dopiero oporu to już jest naprawdę duże obciążenie. To to jest skazanie naturalne do cięcia cesarskiego, i dostają takie zaświadczenie od swojego lekarza prowadzącego. I prawdopodobnie, prawdopodobnie bo nigdy nie jest, nie jest powiedziane, że tak będzie, będą miały cięcie cesarskie. Ale są też matki, kobiety, które po prostu boją się bólu. No Jest jakiś próg bólowy, każdy z nas ma. Jeszcze no, słuchały się od, te, od innych kobiet, że to strasznie boli, że, że to jest duży trud, duży traumatyczny, więc one po prostu wybierają taki, taki system porodu, czyli cięcie cesarskie. Są umówione z lekarzami, bo niby jest taka, taka zasada, że w związku z tym strachem, z tym progiem bólowym, mają możliwość wybrać cięcie cesarskie w, w planie porodu, ale nie zawsze przychodzi do co do czego, że jest to cięcie cesarskie na życzenie tak zwane. Czyli to jest tak, przychodzisz na porodówkę, masz swój plan porodu, który wcześniej sobie ustaliłaś tam z lekarzem, tak, tak, tak. i masz nam napisane, że z powodu strachu no. chciałabym mieć ce cięcie cesarskie, ale jest szansa, że nie będą tego respektować na porodówce. Jest bardzo duże. Dlaczego? 80-90%. Bo w sumie u nas podstawą jest poród naturalny. No niby jest lepszy dla dziecka i dla, tak, dla tak, kobiety Tak, też. tak, 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 bierze się pod uwagę pierwszy poród naturalny. A strach to taka trochę może niewystarczająca, niewystarczająca diagnoza, żeby, żeby jest lepiej to wcześniej ustalić ze swoim lekarzem prowadzącym, oczywiście za pieniądze i, i takie cięcie się wykonuje. Co nie jest... Ma tak samo jak zwykły poród, ma plusy i minusy, tak samo cięcie ma plusy i minusy. I nikt nie powie mi, że, że cięcie cesarskie jest bardzo złe, bo ochrona, ochrona jest krocza, które później powoduje obrzęk tkanek, wypadanie pochwy, wypadanie macicy, nietrzymanie moczu, więc jest dużo przeciwwskazań. A znowu cięcie cesarskie jest jak najbardziej zabiegiem operacyjnym, przecięciem mięśni. Więc trudno powiedzieć, żeby to miało jedno i drugie, um, takie, nie miało wpływu na zdrowie kobiety, ale. No. Czyli żeby uniknąć tego nierespektowania naszego życzenia, to jednak powinniśmy ustalić z lekarzem prywatnie prowadzącym. Tak. Lekarz prowadzący, taki któremu zapłacimy, że on będzie przy naszym porodzie i dopilnuje tego, tak. że nasze życzenie. Zostanie spełnione. Zostanie spełnione. Tak, tak, mhm. tak. Dobra. To jeszcze, jeszcze następne pytanie jest na temat powrotu. Już wracamy z tym noworodkiem mhm. do domu. Tam już mamy wszystko przygotowane: mamy ten przebijek z komodą, wszystko, wszystko. Kobieta tutaj się relaksuje, ojciec się zajmuje dzieckiem. Kobieta, będąc z noworodkiem w szpitalu. Najczęściej bardzo rzadko leży sama i ma ten komfort. Zresztą nie wszystkie kobiety lubią leżeć same i chce po prostu odpocząć, bo jest zmęczona, bo jest 24 godziny na dobę przy noworodku. Nie myśli sobie, co ja dobrego zrobiłam. Nie, nie, nie myśli sobie, że jest praktycznie sama zdana na to, na to opiekę, bo, bo, bo no nie jest sama zdana na opiekę, no ale jest sama z noworodkiem. Przychodząc do domu ma pomoc typu ojciec dziecka, jakaś mama, babcia, czyli ktoś ją wesprze. Poza tym jest cisza, spokój, jest tylko są oni w tym domu, ewentualnie jak, jakaś pomoc z rodziny. I jest zupe zupełnie inaczej. Tutaj może się umyć spokojnie, nie stresuje się, że tam ktoś czeka w kolejce, czy, czy dziecko zostaje samo, bo tutaj w domu już dziecko zostaje automatycznie z, z, z kimś z rodziny. Więc y, mamy bardzo chętnie wracają do domu, aczkolwiek jeszcze tam, y, no tak jak wcześniej wspominałam, jest to y, ze względu na dziecko bardziej niż na mamy, bo mamy sobie świetnie radzą. Rzadko która y, mówi, że nie jest w stanie pójść do domu, bo sobie nie radzi z opieką. A chodzi o, o opiekę nad noworodkiem, czyli tam żółtaczka, ewentualnie jakieś zapalenie, zachłyśnięcie wodami albo coś tam, więc, więc o to chodzi. Jeżeli wszystko jest dobrze, wracają do domu. Są szczęśliwi, bo mogą pochwalić się swoim dzieckiem, tatusiowi, mamusi, rodzinie, chociażby tylko zdjęciami, nie, nie osobistymi wizytami, tylko zdjęciami, że w domu. A czy no. zdarza się jeszcze, że ojciec w tym czasie idzie na pępkowe i wraca po tygodniu? No pępkowe to, 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 jest. to jest taka impreza, kiedy ojciec zaprasza kolegów i piją razem, bo urodziło mu się dziecko. Samo się urodziło. Tak, <laughs> Samo się urodziło. Nie, nie, nie. To są mity. To już, to już naprawdę jest margines, który tak robi. A to już na... teraz nie ma czegoś. Nie takiego. ma czegoś. Ojciec tak jednak stoi przy matce. I... Jednak jest, jaki by nie był, to zawsze jest chociaż tydzień-dwa y, y, ta, do takiej. Y, Naprawdę intensywnej pomocy. Mhm. Tak. I, I wtedy mama jest szczęśliwa. No i tak. Zaczyna się karmienie, przewijanie, odkładanie, karmienie, przewijanie. Odkładanie. Ale dziecko y, czasami jest. To, to jest, no chyba chodzi o nogę, o o. o, o o to, jak to dziecko będzie później funkcjonować. Bo jedno jest bardzo spokojne i śpi naprawdę co 3-4 godziny. Są tam chwile czuwania. I jest super. Czasami przestawia się na noc, że jest bardziej aktywne, czyli sobie leży, popłakuje, stęka, a w dzień śpi, albo odwrotnie, bo w dzień a Jak jest płacze, bardziej... to można mu włączyć tableta. Nie wolno mu włączać tableta. Jest y, szumiś. A, to, to taka jest taka zabawka, która taki, tak, tak, emituje biały szum. Tak, do, ale do też y, no, nie, nie, nie tak, że przy uchu dziecka, bo to są fale, tylko nie. gdzieś tam dalej. A to, to wtedy mu puszczać Chopina. Nie wolno mu puszczać Chopena, Trzeba mu normalnie rozmawiać z nim, śpiewać, mówić do dziecka tak, przecież to jest nowa istota ludzka, trzeba z nim trak go traktować po ludzku, więc mówimy mu, co robimy o karmieniu mu mówimy o tym, co jest ale dobre ale dzielić się z nim lękami, jakimiś egzystencjonalnymi mówić mu o problemach finansowych <śmów> on sam wyczuje jeżeli masz problemy finansowe i problemy psychiczne I będzie mniej robić kupę, żebyś mniej pampersów on sam, mówiwał. nie, właśnie no. dlatego będzie Coraz więcej płakał, bo widzi, że mama jest niespokojna, więc ta atmosfera się bardzo dużo, bardzo rzutuje na zachowanie noworodka. A jak szybko możemy odwiedzić taką mamę z dzieckiem? No w niektórych kulturach, z tego co ja wiem, to już od razu po porodzie cała rodzina się zbiera dookoła dziecka i jest tłum. A w Polsce? W Polsce nie, w Polsce zwłaszcza teraz po tej pandemii, no to to, to jest. Bardzo nie, niewskazane, żeby tak obcy, nie obcy, tylko inni ludzie z zewnątrz przychodzili, bo wiadomo, mogą przenieść różne zarazki, nieświadomi tego nawet, że są chorzy. Więc, jeżeli by się dało, to pierwszy tydzień mama z tatą zajmują się dzieckiem. W następnym tygodniu już możemy i w tym czasie możemy wysyłać zdjęcia, tak jak ja polecam zawsze wysyłać rodzinie zdjęcia i spokojnie ich uspokajać, że wszystko jest dobrze. A, a w następnym tygodniu mogą przyjść najbliżsi, a później no, stopniowo ktoś tam, czy koleżanki, czy znajomi, ale stopniowo i pojedynczo i wiadomo, zdrowi ludzie. Pytać się, nie, nie mieć żadnych skrupułów, pytać się, czy jest zdrowy, czy nie ma gorączki, czy nie kicha, czy nie, nie kaszle. Nie kicha, nie prycha. No, no nie prycha. <laughs> um, czy w Polsce jest jakaś ceremonia, jakaś uroczystość przywitania dziecka do rodziny? Jest, jest. Naprawdę widzę to w domach, jak chodzę, bo e, na przykład piszą e, litery, e, e, witamy cię w domu, imię na przykład jest nad łóżeczkiem bardzo często, dziecka już, e, e, mama dostaje kwiaty. Bardzo, no, no pra praktycznie yy, każda mama dostaje ten bukiet yy, przywitalny. No tak, ta, tata stara się sprzątnąć przed przyjściem, mamy z dzieckiem, także jest sterylnie w domu. No tak, fajnie, fajnie. Mm -hmm. Ale tutaj nie mówisz o chrzcinach, tylko mówisz o takim rodzinnym przyjęciu tego dziecka po szpitalu. Tak, tak, tak Bo dokładnie, Oficjalnie tak. w Polsce to chrzciny są jakby takim. A to już później. Później. Dużo ja. później. Tak, po kilku tak, miesiącach się tak, chrzciny tak, organizuje. Tak, dokładnie. No, to jest takie, takie. No dobra, to jeszcze mi powiedz. Kiedy możemy poprosić dziecko, żeby się wyprowadziło z domu? Nie ma u nas tak w Polsce, nie ma takiego zwyczaju. Nie. To w zależności od, od samodzielności tego dziecka. No. Czyli jak masz trzydziestolatka, który nie wie co zrobić ze swoim życiem, to on dalej będzie ci mieszkał. Tak, tak. I to jest właśnie śmieszne w naszym kraju, że. że że my dalej się nim opiekujemy i mówimy, że on jest nieszczęśliwy, bo on na przykład nie, nie może znaleźć takiej pracy, która mu odpowiada. Biedny chyba. Tak. No. No, biedny. No. Nie może sobie dziewczyny znaleźć, nie ma dla niego pracy, tak, ta ludzi z niego umiejętnościami. Dokładnie, dokładnie. No. No, no to w Polsce tu jest bardzo źle. No, bo, mhm. Powinna bo, być granica. bo ci rodzice y, warci są od tego, żeby w końcu odpocząć i, i mieć tak jak ja, e, odpoczynek od dzieci czasami. Tęsknięcie. A miałaś taki, taki moment, mówią, że to jest takie opuszczenie gniazda, kiedy wyjeżdżają dzieci, nagle zostajesz sama i myślisz sobie, o, tęsknię za nimi, chciałabym, żeby wszyscy byli. Miałam, miałam, miałam. Y, miałam. Y. Ty jakoś tak. Inaczej. A bo jeszcze miałaś dwóch młodych. młodych. Tak. Później Krzysiek pojechał. To już tak zrobiło się bardzo pusto. Został mi tylko Grzesiek. Ale jak Grzesiek wyjeżdża, a on jest bardzo zajmującym człowiekiem, więc y, trochę odpoczywam. Cieszysz się, jak <grym> wyjeżdża. <grym> tak chwilę cieszę się. Ale no. tęskni są momenty, że tęskni. No dobra, to dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje, za to, taką. No. Kupę słownictwa związanego z tym tematem. Jeśli macie jakieś pytania na temat ciąży, porodu, słownictwa związanego z opieką nad noworodkiem, czy chcielibyście jeszcze usłyszeć coś na temat opieki nad dziećmi, bo może interesują was takie tematy, to napiszcie do mnie maila na paulina.maupa@polskidedi.eu. I jeszcze raz dziękuję mamo za ciekawość. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. To już koniec tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie do końca rozmowy z moją mamą. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że to był dla Ciebie dobry trening języka polskiego. Oczywiście, jeszcze raz zapraszam na moją stronę www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz transkrypcję różnych odcinków, i wkrótce też tego odcinka. A także zapraszam serdecznie na kursy grupowe i indywidualne, które organizujemy cały czas. Żeby dowiedzieć się więcej na temat kursów, możesz do mnie napisać na paulina@polskidaily.eu. I mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Jeśli lubisz mój podcast, zostaw recenzję, opinię w aplikacji, której używasz do słuchania na YouTube. Albo w mediach społecznościowych. Będę Ci bardzo wdzięczna. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć.